Jakie wrażenia księdza arcybiskupa są tutaj, czy powiedzmy emocje związane z wizytą na Ukrainie i o co ksiądz arcybiskup chciałby, ksiądz kardynał chciałby się modlić tutaj na Ukrainie? Przede wszystkim, no dopiero będę w tym sanktuarium, na razie jeszcze nie byłem, trochę czytałem o tym sanktuarium, ale mówiąc szczerze, to ja zawsze z wielką jakąś taką sympatią jadę do sanktuariów, bo to są centra jakiejś odnowy duchowej w kraju, jednak dużo ludzi tam powiedzmy, no i przeważnie są i spowiedzi, komunii świętej i tak dalej, czyli to są bardzo ważne centra i myślę, i podziwiam, że w całym świecie, we wszystkich krajach jest dużo sanktuariów i te sanktuarium są bardzo dobrze uczęszczane. Tutaj na Ukrainie, no przede wszystkim, no myślę, że taka modlitwa, która, do której zmusza sumienie każdego, no o jakiś pokój, o to, żeby Ukraina mogła być samodzielna, stanowić o sobie, nie? Żeby ci ludzie nie cierpieli, nie? Żeby mogli stanowić o sobie, a nie ktoś inny, żeby determinował losy tego kraju. Myślę, że to jest chyba bardzo ważne i myślę, że także pielgrzymi się będą właśnie w tym sanktuarium o to modlić. To jest bardzo ważne dla naszego kraju, żeby już skończyła się ta tortura wojenna, cierpienie ludzi, nie? Więc o to się będę głównie modlił.